W roku bieżącym kukurydza, mimo że jest spóźniona w granicach 10-14 dni okres wegetacji, to wyrosła bardzo, bardzo wysoko. Spójrzmy, jak wygląda krajobraz nade mną. To jest ponad 3 metry wysokości, gdzie wyrzuciła wiechy i zaczyna kwitnąć. Mam przed sobą w tej chwili zerwaną kolbę kukurydzy, która jest już praktycznie wypełniona ziarniakami, ale teraz jest najistotniejszy i ważny element, żeby w tym okresie kukurydza miała bardzo dużo wody. Potrzebne jest do nalewania tego ziarna, wypełniania, żeby również jakość była dobra. W tym przypadku mamy 16 rządków. Jak widać, kukurydza jest wypełniona i zawiązana do samego końca. Zobaczymy, jak będzie na jesieni. Czy ze względu na brak wody kukurydza potrafi się bronić i odrzuca górne części, górne ziarniaki. Wtedy one są, ale praktycznie uschnięte i tylko ta część kolby jest kolbą produkcyjną. Jesteśmy obecnie w łanie kukurydzy, który oglądaliśmy z zewnątrz. Popatrzmy, widać wyraźnie niedostatki i skutki braku wody. To jest na liściach, które są od dołu już praktycznie żółkną. Natomiast zobaczmy na glebie, jak spękana jest gleba ze względu na brak wody w glebie. To jest wyraźny już skutek praktycznie niedoboru i braku wody. Doszliśmy obecnie do pułapki. Pułapki świetnej, w którym prowadzimy od wielu, wielu lat monitoring potrzebny i niezbędny do wyznaczania terminu zabiegów. Ale o tym za chwilę. Popatrzmy, ta żółta część pułapki świetnej jest praktycznie dospawana, ponieważ wysokość pułapki jest na takim poziomie, aby wystawała nad poziom kukurydzy. W tej chwili to jest około 3,5 metra. Zobaczcie Państwo, przychodząc co dzień tutaj, muszę wchodzić na drabinkę, aby wyciągnąć szufladę z owadami i je policzyć. To ewenement. Dawno takiego wzrostu kukurydzy jeszcze nie pamiętam, choć były też okresy, gdzie była bardzo wysoka. Popatrzmy, jak wysoko osadzone są kolby. To jest prawie na wyciągnięcie ręki do góry, czyli około 2 metrów dopiero są osadzone kolby. Wróćmy obecnie do omacnicy prosowianki. Jest okres już kwitnienia, powinny być już piki, dość duże ilości odławianych samców i samic. Na obecną chwilę, ku mojemu zaskoczeniu, tego praktycznie nie ma. Dziennie odławiam jedną, dwie, trzy sztuki. Być może, że w tym roku nie będę zwalczał omacnicy prosowianki ze względu na próg szkodliwości, który może być nieprzekroczony, a wydane środki ochrony roślin niewiele tu mi zmienią. Zobaczmy tu na polu w łanie, jak widać jest olbrzymi niedobór wody. Kukurydza potrafi się bronić, ale skutki będą takie, jak widać, kolby są na znacznie mniejszej wysokości. Liście są pozwijane, a na dole praktycznie żółkną. Nie należy tu się spodziewać na tym polu jakiejś rewelacji, ani też rekordów. Praktycznie w tej kukurydzy, którą teraz widzimy, być może nie będzie w ogóle kolb,
A jeśli będą, to tak małe, że w mocarni kombajnu mogą być niewymacane. Więc takie mogą być również skutki. Jak widać, nie jest to problem na jednym polu, ale na różnych polach. I zobaczymy tu dość ciekawy przypadek, kiedy z brzegu kukurydza rosła przy miedzy, a w innej części pola praktycznie nie powschodziła, jest pusta przestrzeń. Kukurydza nie wyrosła. Należy się spodziewać, że nie były robione tu badania gleby i są tu bardzo wyraźne niedostatki składników pokarmowych. Podsumowując tą wizytę w polu na różnych plantacjach kukurydzy, można dojść do wniosku, że cieszą się turyści z pięknej pogody. Cieszą się również ci, którzy mają zboża, że ładnie za pięknej pogody zebrani mogą sprasować słomę i ją zwieść. Ale martwią się rolnicy, którzy uprawiają rośliny okopowe, ziemniaki, buraki, a także kukurydza, której okres wegetacji jest zdecydowanie późniejszy, a zbiór jest przewidziany na koniec września, początek października. Jeśli w najbliższym czasie nie popada, to w bilansie zbożowym będziemy mieli zdecydowaną mniejszą ilość zboża. Przypomnijmy, średnio zebraliśmy w granicach 26-27,5 miliona ton zbóż. Kukurydzy zazwyczaj zbieramy od 2,5 do 4,5 miliona ton. W tym roku ten plon może być w okolicach 3 milionów.